wielu mediów, wszystkich, które zapisać. Ja widzę, że tych opinii, spostrzeżeń jest bardzo wiele. Właśnie bardzo chętnie zamieściłabym część z nich przynajmniej na naszej stronie Polskiej Radiofonii, ukośnik Trójka, ukośnik Alternatywny. Ale spróbujmy zatem. Otwieram maila od Jacka. Tegoroczna edycja nie przebiła, zdecydowanie nie przebiła dwóch poprzednich. Zabrakło choćby czegoś tak genialnego jak koncert Derek Hunter z zeszłego roku. Niemniej świetnych koncertów nie zabrakło. Najlepszym moim zdaniem dali MAD Free, doskonały. Dzisiejszy koncert, w którym wciągający klimat udało się połączyć z dynamiką niepozwalającą spokojnie ustać miejsce. Nie zawiedli mnie moi faworyci z Light of the Pier, którzy na żywo okazali się równie niepokojeni jak w studiu. Kompletnie zaszczepili mnie Peter, Björn and John, grając swój subtelny pop w całkowicie rock'n'rollowym stylu. Genialny, pełen energii koncert, zapewniając przy tym pełen dystans do samych siebie. Absolutnie powalili mnie White Lies, na których zresztą przed festiwalem bardzo liczyłem. Poza tym chciałam sprawdzić, czy powalili, czy nie powalili, ale jednak powalili. Poza tym należałoby wspomnieć o The Thinking, Santa Gold, czy też Santa Gold i oczywiście świetnym zamknięciu imprezy przez The Prodigy. Największe rozczarowanie to oczywiście Arctic Monkeys. Z polskich zespołów na pewno również należy Camp i The Kais and Fire. W zasadzie to wszystko, bo rodzina muzyka miała w tym roku wyjątkowo słabą reprezentację. Ta Nina, ale nie ma to nic wspólnego z tanizną.